bravo, 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 bravo. Wiemy, panie tenerze, pana zespół za mnie radą remisuje z Orłem Wierzbica 3-3 po szalonym, emocjonującym meczu. Jakby pan to spotkanie ocenił? No, myślę, że jest spotkanie bardzo fajne dla kibiców. Przede wszystkim dużo bramek, dużo emocji, sporo gry takiej męskiej, ostrej. Natomiast tak jak mówię, dwukrotnie prowadziliśmy, potem pozwoliliśmy sobie strzelić i wyjść na prowadzenie zespołowi z Wierzbicy. Szkoda troszeczkę, bo mogliśmy przy trochę większej koncentracji urwać kolejne punkty, ale myślę, że wynik jak najbardziej sprawiedliwy. To panie też poprosimy o ocenę dzisiejszego meczu. No mecz na pewno fajny dla widza, bo padło 6 bramek. Tutaj te nastroje raz były lepsze ze strony po naszej stronie, raz po stronie Zamójnia, ale my, jeśli chodzi o Orła Wierzbice, my tak w defensywie nie możemy grać w piłkę, bo tracimy za dużo bramek w ostatnim czasie i to jest niepokojące, a też nie napawa to jakimś optymizmem na te ostatnie 5 kolejek, dlatego musimy zdecydowanie poprawić grę w tej defensywie. I to jest jakimś kluczem do wygrania meczów i jakichś punktów zdobycia jeszcze w tych ostatnich kolejkach.